Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8.13 na zegarze, a w studiu dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Instytut Pamięci Narodowej Katowicki Oddział nie jest bezpośrednio włączony w tworzenie Panteonu Górnośląskiego, choć ludzie z Instytutu biorą udział w tym projekcie. Ma powstać takie miejsce w podziemiach Katedry Chrystusa Króla, miejsce upamiętniające wybitnych związanych ze Śląskiem, z Górnym Śląskiem ludzi. A jakie pan widzi miejsce dla Panteonu, jaką rolę dla Panteonu? Tak jak mówię, IPN w tym nie bierze udziału bezpośrednio, no ale będzie to nowa instytucja kultury. Kilku pracowników katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej brało udział w projekcie naukowym poświęconym postaciom, które, jak można domniemywać, pojawią się w przyszłości w Panteonie. Projekt polegał na przygotowaniu biogramów tychże stu kilkudziesięciu postaci. A sam Panteon wydaje się być bardzo ciekawym pomysłem na opowiedzenie historii Śląska. Właśnie przez pryzmat biografii. Biografii osób często już zupełnie zapomnianych, niesłusznie zapomnianych. Po drugie, wydaje mi się, żywię taką nadzieję, że Panteon wypełni lukę, której niestety chyba nie wypełniło Muzeum Śląskie, które nie zwraca takiej uwagi, nie poświęca tyle uwagi, które w moim przekonaniu należałoby poświęcić historii Śląska. I po trzecie, wyobrażam sobie, że dyskusja, która już powoli wokół Panteonu się zaczyna, ta dyskusja historyczna będzie takim generatorem zainteresowania historią Śląska jego mieszkańców. To okazja też nadzwyczajna i samo w sobie to już uważam za rzecz bardzo pożyteczną. Premier Mateusz Morawiecki na tej niedawnej uroczystości podpisania umowy w sprawie Panteonu apelował, akurat zwracając się do arcybiskupa Wiktora Skworca, o to, żeby tam znaleźli się także ludzie niekoniecznie związani z Kościołem, czy nawet, jak to zdaje się powiedział, tacy trochę na bakier z Kościołem. Też mówił o polskości i niepolskości. To już pokazuje, że historia, zresztą to wszyscy wiemy, Górnego Śląska miewa i wydarzenia, i postaci czasem niejednoznaczne, czasem kontrowersyjne. Pamiętamy ten spór o nazwę placu Szewczyka w Katowicach. Takie spory będą towarzyszyć tworzeniu Panteonu? Bez wątpienia. Bez wątpienia, a może nawet temperatura sporu będzie jeszcze wyższa. Życzyłbym sobie tego, naprawdę, byśmy swoją historię przemyśleli jako mieszkańcy Śląska, jako obywatele Rzeczypospolitej. Ja osobiście, przeglądając tą listę zmieniającą się wciąż nazwisk, które być może się pojawią, bo nie ma jeszcze przecież takiej ostatecznej decyzji, które się pojawią w Panteonie, wyobrażam sobie, że no, musimy, tak jak w naszych historiach rodzinnych, bo tak też przecież jest z tą zbiorową pamięcią, no, o pewnych historiach sobie opowiadać, o innych zwyczajnie przemilczeć, i nie ma w tym ani złej woli, ani jakiegoś grzechu zaniedbania. Po prostu musimy jako społeczeństwo wybrać pewną tradycję. To jest w istocie coś, co nazywamy tą zbiorową pamięcią. Coś, co układa nam się w jakąś spójną opowieść, będącą odpowiedzią też na pytanie, kim jesteśmy dzisiaj. I kim chcemy być w przyszłości? Tak a propos postaci, które znajdą się zapewne w Panteonie, a w każdym razie są w historii Śląska, to dzisiaj w Bytomiu będą obchody setnej rocznicy powołania Wojciecha Korfantego na stanowisko polskiego komisarza plebiscytowego. O tym była mowa także z pana udziałem w naszej nowej wieczornej audycji we wtorki i w czwartki, a to historia. Więc tylko tak tytułem przypomnienia, że dzisiaj te uroczystości, właściwie niemal przez cały dzień coś się w Bytomiu będzie działo. Ale także Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Katowicki rozpoczyna taką nową inicjatywę i ogłaszacie nabór kandydatów do pierwszej edycji Nagrody Honorowej IPN Świadek Historii.
To ma być nagroda dla osób, organizacji, instytucji, które was wspierają, ten pion edukacyjny. No i też takimi świadkami historii są. Jest dużo takich instytucji? Bo rozumiem, że kto dostanie pierwszą nagrodę w pierwszej edycji, jeszcze nie wiadomo. Tego jeszcze oczywiście nie wiadomo. Ogłaszamy nabór, to znaczy prosimy różne osoby, organizacje, instytucje o zgłaszanie kandydatur do nagrody. Chodzi o zarówno pojedyncze osoby prywatne, jak i organizacje społeczne, ale także instytucje, być może instytucje państwowe, które poprzez swoją działalność w upowszechnianiu historii prowadzą działalność zbieżną z Instytutem, z misją Instytutu Pamięci Narodowej. To nawet nie chodzi o to, że współpracują bezpośrednio z Instytutem, ale wykonują pewną ważną pracę w tej dziedzinie. Zależy nam jako Instytutowi po pierwsze, żeby te liczne inicjatywy i efekty tej pracy pokazać, ale też, żeby jako instytut podziękować za tę pracę. A chodzi o historię najnowszą? Chodzi o wydarzenia z lat między tysiąc, o upamiętnianie wydarzeń z lat 1939-1989. Ale jeśli te granice można traktować tutaj bardziej umownie, bo mówimy w istocie dzisiaj, jak chodzi o działalność Instytutu Pamięci Narodowej, że już obejmuje praktycznie cały XX i XIX wiek. A co w tej dziedzinie mamy najważniejszego do zrobienia, jeśli chodzi o pojedyncze osoby, nauczycieli historii, instytucje? No bo ta historia jest jakoś tam opisana, choć tak jak mówiliśmy parę chwil temu, też często wzbudza kontrowersje. Co jest najważniejsze dla nas jako lokalnej społeczności, też dość dużej jednak w tej dziedzinie? Tych form wydaje się być bardzo dużo, począwszy od badań naukowych, bo to nie tylko Instytut Pamięci Narodowej prowadzi badania naukowe i prowadzą je też inne instytucje, wydają bardzo ciekawe publikacje. Chodzi o wystawy, o tą taką powszechną i codzienną, a jednak wyjątkową w swej formie edukację historyczną, którą prowadzą nauczyciele, a robią to w sposób nieszablonowy, niestandardowy, daleko odbiegający czasami formą od tego, czego wymaga podstawa programowa i co można znaleźć w podręcznikach. Za nieco ponad tydzień, 1 marca, czyli po raz kolejny nasze Narodowe Święto, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zmienia się nasza świadomość i pamięć o żołnierzach wyklętych. Bywają lata, nawet ostatnio były chyba takie, kiedy dość znowu kontrowersyjne tezy stawiano, łącznie z trochę odsądzaniem ich od czci i wiary. No, mamy podzielone społeczeństwo, a jednak to oni walczyli do upadłego, do śmierci, aż o wolność Polski. Co dzisiaj o nich powiemy? Tak, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy po raz 10. Przypomnę, że Sejm podjął uchwałę ustanawiającą ten Dzień Pamięci w lutym 2011 roku. To są 10. obchody. Praca przede wszystkim, jak chodzi o badania naukowe w Instytucie Pamięci Narodowej, nad tymi zagadnieniami trwa właściwie od samego początku, czyli od lat 20. I niewątpliwie nasz stan wiedzy mierzony wynikami tych badań jest znacznie większy niż to, co wiedzieliśmy lat temu, 20, no już nie mówiąc o 30 czy więcej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dzisiaj przede wszystkim święto, w czasie którego próbujemy, że tak powiem, przełożyć te wyniki badań na formę, która trafi do szeroko rozumianego społeczeństwa, w którym pokazujemy, że to nie byli bandyci,
to byli ludzie, którzy uznali, iż w roku 1944-45 nie skończyła się wojna, w każdym razie nie skończyła się okupacja Polski, że Polska pozostaje pod dyktaturą sowiecką i pod dyktaturą polskich komunistów i bój o wolną Polskę trzeba kontynuować. Do tych żołnierzy z czasów okupacji niemieckiej dołączało wtedy już po 45 roku nowe, można powiedzieć, pokolenie młodych ludzi, którzy wchodzili wtedy dopiero w świadome, jakieś dorosłe życie i to też między innymi chcemy przypomnieć, fundując tablicę w Chorzowie, gdzie będziemy przypominać funkcjonowanie podziemnej organizacji harcerstwa polskiego w tamtejszej szkole podstawowej na ulicy Styczyńskiego w Chorzowie. To na koniec powiedzmy jeszcze, jak te obchody będą wyglądać tu u nas na Śląsku, w Katowicach. Na co warto zwrócić uwagę? Trzy takie wydarzenia chyba można wymienić tutaj właśnie 28 lutego, czyli w przyszły, następny piątek. Odsłonięcie tablicy tej podziemnej organizacji harcerstwa polskiego w Chorzowie. Przypomnienie właśnie, że to podziemie antykomunistyczne miało również takie oblicze, powiedziałbym, młodzieżowe. Niekoniecznie oznaczało walkę z bronią w ręku. 1 marca w Dąbrowie Górniczej odbędzie się odsłonięcie tablicy poświęconej Zdzisławowi Badosze. To z urodzenia mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, chociaż swoją młodość spędził jako żołnierz i oficer 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, walcząc z nią też zginął. Tak, to jest właśnie ta brygada majora Łupaszki. A 2 marca w poniedziałek, jak co roku od 10 lat, w Kościele Mariackim odbędzie się uroczysta msza święta, a potem apel pamięci z udziałem asysty wojskowej, z udziałem, bo zwykle tak robimy, zapraszamy młodzież, w szczególności klas mundurowych z naszego województwa. Tak będą wyglądać obchody 1-marcowego Dnia Pamięci Żołnierzy, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału IPN w Katowicach, naszym gościem dzisiaj był. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.